Witam serdecznie. Spotkanie w Płocku. Dzisiaj jest środa, 7 czerwca 2023 roku. Druga część. Mówimy sobie o dwóch światach. O świecie starym, dualnym, który był związany z naszym postrzeganiem, pewnym więzieniem energetycznym, gdzie traciliśmy energię, dlatego że utożsamialiśmy się z pewną koncepcją dualną, koncepcją związaną z kolorem naszej skóry, i byliśmy w pewnych antagonizmach przeciwko rasie żółtej, czerwonej, czarnej lub też innej. Utożsamialiśmy się może z pewną koncepcją dualną, narodowościową, że jesteśmy Polakami przeciwko, a straszano nas Niemcami, Rosjanami, Ukraińcami, Żydami, Amerykanami czy innymi, czy Cyganami, że tam ukradną nas jako dzieci, bo tak byłem ja jako dziecko straszony. I wtedy, będąc w jakiejkolwiek koncepcji dualnej, my doświadczaliśmy cierpienia. Czyli traciliśmy energię i jakość naszego życia była słaba. Więc stary świat, że widzieliśmy wszystko w oddzieleniu, chodzi o to, że my ten świat mamy się z tego świata wylogować. Jeszcze może jesteśmy dziś splątani pewnymi połączeniami, pewnymi interakcjami z tym starym światem, z pewnymi rzeczami, które są nam przynoszone do naszego świata. My dziś wiemy, że mamy prawo postrzegać inaczej i wyjść z tego więzienia energetycznego, które jest na pewnej częstotliwości. Mamy prawo i możliwość wyjść w bardzo łatwy sposób. Tylko poprzez dwie rzeczy, dwie czynności, poprzez inne postrzeganie i inną komunikację. Tutaj było w starym świecie postrzeganie dualne, wszystko w oddzieleniu, i przyłączenie do koncepcji jakiejś dualnej i komunikacja na zasadzie walka, ucieczka, rywalizacja, kombinacja, szantaż i cały czas emocje. Tak? Cały czas emocje i jeśli nawet wygraliśmy w tej walce, to i tak traciliśmy energię i nawet zwycięzca w walce był w więzieniu, czyli czytaj w nocniku. A tak naprawdę jeśli ty jako najwyższa świadomość uświadomisz sobie, jeśli ty jako duszyczka w ciele żeńskim albo męskim uświadomisz sobie, że nie jesteś tym ciałem, nie jesteś pod tym imieniem i nazwiskiem, tylko jesteś zgodnie z jednorodną teorią pola, jesteś wszystkim i wszystkimi. I nie ma nic, co tobą by nie było. Wokół ciebie to zawsze jesteś ty. I zawsze byłeś w pewnej grze, tylko zapomniałeś, że jak się komunikowałeś, tak komunikował się świat z tobą. Jak traktowałeś innych, czytaj siebie, tak byłeś traktowany. Więc teraz czas sobie uświadomić, że jesteś tylko ty i inne części ciebie, które są pewną iluzoryczną rzeczywistością, te inne części ciebie są pewną iluzją, ułudą, mają, pewnym hologramem i ten hologram może dać ci czynić tobie raj na ziemi albo piekło na ziemi. I w zależności od tego, jak postrzegasz, jak się komunikujesz, jak postrzegasz dualnie, jesteś w piekle na ziemi i cierpisz, jak postrzegasz jednorodnie i komunikujesz się uczuciami, wdzięcznością, szacunkiem, miłością, jesteś w raju na ziemi i darzy ci się coraz lepiej. Więc w starym świecie garnęliśmy do siebie, a teraz, gdy poznaliśmy zasadę lustra, że wszystko, co jest wokół mnie, to jestem ja i spełnia funkcję lustra, czyli odbija to, co do nich wysyłam, to, co do innych wysyłam, to, co do wszystkiego wysyłam. Czyli do kogo? Do innych ludzi, do wszystkich roślin, zwierząt, minerałów, przedmiotów, nawet do różnych przedmiotów jak śmieci. Jak potraktuję? Czy tą puszkę po piwie rozgniecioną potraktuję z pogardą, to co wyślę do niej, to do mnie wróci z innej strony, nie od tej puszki. To też jest część mnie. Czy ten pijak, czy ten narkoman, czy ten złodziej, czy ten ludobójca, czy ten może ludożerca, czy ten człowiek, który reprezentuje jakieś patologiczne zjawisko, tak, to też jest część ciebie. Jeśli coś pojawia się w twoim hologramie życia, to w starym świecie prosi cię o uwolnienie, o miłość, tak, która uwalnia. Dopóki miałeś złość, żal, pretensje i nienawiść do innych części siebie, za co? Za wszystko, do polityków, do kapłanów, do urzędników, do innych ludzi, do współmałżonków lub partnerów, do teściów. Dopóki miałeś pretensje, żal, złość, to jesteś splątany w pewnej grze, na pewnej częstotliwości i ciebie to splątanie więzi i doi z energii, determinuje dalszą jakość twojego życia.
Ty już dziś będziesz mógł poprzez inne postrzeganie wyplątać się i wyjść z tego starego świata i trwać w nowym postrzeganiu i w nowej jakości życia i czuć się cudownie i będzie następnie poprawiała się jeszcze bardziej jakość Twojego życia. Więc wokół Ciebie wszystko jest iluzją, ułudą, mają, holograficzną rzeczywistością. Jesteś najważniejszą istotą w swoim indywidualnym hologramie. Ty jesteś jedyny, prawdziwy, a wszystko inne jest iluzją. Ty jako obserwator jesteś jedyny, prawdziwy. Wszystko inne, nawet Twoje ciało jest pewną iluzją. Wszystko jest iluzją, tak? I teraz od jakości tego, jak się skomunikujesz z tą iluzją, taka jest dalsza jakość Twojego życia. Albo cierpisz, albo doświadczasz raju na ziemi. Ty wybierasz. Nikt tutaj nie ma przypadków, nikt za ciebie nic tobie złego nie robi. Wszystko może ci służyć i sprzyjać, albo wszystko może ci zagrażać. Tylko jak będziesz to postrzegał, tak będzie tobie się darzyło. Rzeczywistość wokół ciebie jest, ten hologram jest lustrem, więc wszystko odbija to, co do niego wysyłasz. To wszystko do ciebie wraca. Wracają twoje myśli, słowa, uczynki, które czynisz innym, czy to mrówką, czy biedronką, czy rośliną, czy zwierzętom, czy jakimkolwiek, czy przedmiotom. Jak traktujesz inne części siebie, jak traktujesz innych ludzi, jak traktujesz rośliny, zwierzęta, przedmioty, twój samochód, to krzesło, na którym siedzisz, wszystkie przedmioty domowe, czy z pogardą i wyższością, czy zaczniesz od dziś, od teraz postrzegać ich jako części siebie. Ja pracuję tutaj z tobą tak, aby ten dzień był ostatnim dniem twojego starego życia w starej jakości, ostatnim dniem i ostatnią godziną zniewolenia i pierwszym dniem nowego życia w nowej jakości i pierwszym dniem wolności. Natomiast ja ciebie tutaj, ani nikt ciebie tutaj nie przeprowadzi, tylko ty sam możesz to uczynić poprzez tylko te dwie rzeczy, poprzez postrzeganie i komunikację, poprzez inną jakość postrzegania, nie dualną, a jednorodną i poprzez komunikację, nie walka, ucieczka, emocje, nie poprzez emocje, żal, złość, pretensje, nienawiść, tylko poprzez szacunek, akceptację, wdzięczność i bezwarunkową miłość. I to będę jeszcze rozbudowywał. Lustro wokół ciebie ma... Z tym lustrem to jest tak, że my dotychczas byliśmy w starym świecie, bo chcieliśmy, żeby to, co widzą twoje oczy, to i co tobie się nie podoba, bo ktoś pije, bo ktoś pali, bo ktoś oszukuje, bo ktoś kłamie, to ty chciałeś, żeby to się zmieniło. Żeby ten ktoś, co ciebie denerwuje, żeby on się zmienił. Wiedz, że ten ktoś to jesteś ty, on pokazuje ci to, co jest twoje, więc to jest nie przypadek, że on w twoim życiu jest, nie ma przypadków. I teraz pokazuje ci coś, co jest twoje i zasada lustra mówi tak, że jak jest coś odbite od lustra, tak, coś, co jest odbite od lustra, to tego nie należy już zmieniać. Nie żądać, nie walczyć z tym, bo się splątujemy z tym, czego nie chcemy. I byliśmy mistrzami świata w starym świecie namnażania tego, czego nie chcemy. Mistrzami świata, tak? A od tego momentu my mamy zrozumieć, że jesteś ty jako obserwator, ty coś wysyłasz do lustra i coś jest odbite od lustra i wraca do twoich oczu. I teraz tak, stajesz przed lustrem w łazience i patrzysz na to lustro ze smutną miną i wysyłasz, projektujesz obraz, wysyłasz go do lustra, lustro odbija i wraca do twoich oczu pewien obraz odbity. I ty możesz... I dla ciebie jest to nieprzyjemny obraz i chciałbyś, żeby lustro uśmiechało się do ciebie. Czy ono się uśmiechnie? Nie. I tak jest w życiu, że ty chcesz, żeby ono się zmieniło, żeby świat się do ciebie uśmiechał, a on nie może się do ciebie uśmiechać. Ty żądasz, żeby się do ciebie uśmiechał. Ty oczekujesz, może nawet kombinujesz i manipulujesz i gwałcisz go, żeby on się do ciebie uśmiechał, bo robisz uśmiech pisakiem na szybie, na lustrze, albo gwoździem na szybie robisz rysę taką z uśmiechem, a on nie może się uśmiechnąć. Wszystko to, co widzą twoje oczy, to jest rzeczywistość odbita od lustra. Oczy i inne zmysły to są tylko detektory rzeczywistości już odbitej od lustra, co ty to dokonujesz detekcji, czyli pomiaru.
I to, co jest odbite od lustra, ty nie możesz na to wpływać, bo chcąc wpływać na to, żądając, żeby to, co widzą twoje oczy, żeby to się zmieniło, ty tak naprawdę nie zmienisz tego, ale okazując niezadowolenie, ty zasilisz to jeszcze bardziej i to wróci. Ten obraz wróci i będzie wracał cały czas. Więc jeśli chcesz zobaczyć inne odbicie w lustrze, chcesz zmienić ten świat, który widzą twoje oczy, a widzą go tak jakby na zewnątrz, to nie można inaczej, jak tylko poprzez siebie. Nie ma innej możliwości zmiany tego świata, który jest tak zwanie na zewnątrz, inaczej jak tylko poprzez siebie, poprzez inne postrzeganie i inną komunikację. I gdy uświadomisz sobie, że wszystko jest lustrem i staniesz przed tym lustrem, na razie staniesz w łazience i chcesz, żeby odbicie w lustrze do ciebie się uśmiechnęło, to trzeba, abyś ty najpierw wysłał do lustra obraz uśmiechu i ono dopiero może się do ciebie uśmiechnąć, może odbić uśmiechnięty obraz, tak? I ty możesz zmienić swój świat na zewnątrz w bardzo łatwy sposób, tak? W momencie, gdy nie będziesz oczekiwał, żądał, żeby to, co tobie nie pasuje w zachowaniach drugiego człowieka, gdy nie będziesz żądał, aby on się zmienił. To jest tylko iluzja odgrywająca rolę. Dotychczas po mistrzowsku żądałeś, żeby się zmienił. Po mistrzostwu płakałeś, krzyczałeś albo manipulowałeś, żeby on się zmienił. Może używałeś siły i perswazji, aby on się zmienił. A ten on to nieraz pijak. I w momencie, gdy my zaakceptujemy, że on ma prawo pić, bo taki jest jego wolny wybór, bo on odgrywa pewną rolę, bo przynosi ci coś, co jest twoje, bo nie ma przypadków, przynosi ci coś, co jest twoje. Dlaczego pijak pojawił się w twoim hologramie? Dlatego, że to ty byłeś wcześniej albo w tym, albo w poprzednim życiu reprezentantem tego zjawiska. Czyli w momencie, gdy piłeś i byłeś uciążliwy dla otoczenia, tak jak ja byłem uciążliwy i wyrządziłem szkodę otoczeniu na parkingu, to oberwałem sam w to samo miejsce, tak? Zostałem uszkodzony. Więc wszystko, co jest w twoim życiu, jest nieprzypadkowe. Jest w 100% zdeterminowane przez ciebie. Wszystko, co doświadczasz, wychodzi z ciebie i wraca zawsze do ciebie, przynoszone ci na kontrakcie dostawy poprzez innych ludzi. I w momencie, gdy okazujesz niezadowolenie, to jesteś splątany przez te kontrakty dostawy tego, co jest twoje. I okazując niezadowolenie, okazując żądanie, żeby to on się zmienił, ten pijak, żeby przestał pić, ten narkoman, żeby przestał się narkotyzować, ten łajdak, żeby przestał się łajdaczyć, żądając tego od niego, zasilasz i splątujesz się jeszcze bardziej z tym kontraktem i w momencie, gdy odchodzisz z tej częstotliwości, to wrócisz znów te same programy, bo one będą zapisane u ciebie na ręku, będą zapisane w twojej dacie urodzenia, w twoim imieniu i nazwisku i w konstelacjach gwiezdnych w momencie, gdy się urodzisz. To wszystko, te kontrakty nieukochane, są zapisane, a to jest twoje. Ktoś ci przynosi coś, co jest twoje, co sam komuś kiedyś uczyniłeś i wystarczy coś, co było dotychczas źródłem twoich emocji, gdy się pojawiała emocja i długo trwałeś w tej emocji i traciłeś energię, wystarczy dokonać pewnej transmutacji. Transmutacja, czyli pewnej alchemicznej zamiany. Alchemicznej, czyli wewnętrznej zamiany. Czego? Ołowiu. W co? W światło. Co było tym ołowiem? To niezadowolenie. To żądanie, żeby to on się zmienił. To niezadowolenie splątuje nas z tymi uwikłaniami, z tym, co nas trzyma w więzieniu. Żądanie, żeby on się zmienił, a ja mówię, zaakceptuj jego takim, jakim jest. Prawdziwie, zaakceptuj. To, co jest nawet dotychczas było nie do zaakceptowania. Zaakceptuj, to jest tylko iluzja. Ten człowiek jest iluzją, która ciebie egzaminuje i jak zdasz egzamin, wyplączesz się i przenosisz się już jednym krokiem w ten świat. Potem przyjdą jeszcze może drugie i trzecie egzaminy i wystarczy nie żądać od iluzji, aby się zmieniła. Tak? Tylko my sami akceptujemy ją, że jest taka, jaka jest. Więc tak, wszystko jest lustrem, wszystko odbija to, co jest twoje, a co jest za lustrem? A za lustrem jest nieskończona ilość alternatywnych jakości twojego życia. Tutaj masz na konspekcie. Jesteś ty jako źródło wszechrzeczy.
i wszystko, co jest, jest Tobą i dla Ciebie jest w tym przejawieniu, jesteś tutaj, Ty przed lustrem. To lustro jest tutaj pokazane jako płaskie, ale faktycznie źródło jest, lustro jest sferyczne. Dookoła Ciebie wszystko jest lustrem, tak? A między źródłem a lustrem jest nieskończona ilość alternatywnych jakości życia dla Ciebie na różnych częstotliwościach. Jaką częstotliwość masz w sobie, taką masz, takie masz jakość życia, takie masz przejawienie. Więc jak masz strach w sobie, to masz słabą jakość życia, bo jesteś w zagrożeniu, w pewnym zwarciu, w pewnej ucieczce albo w pewnej walce. Tutaj za lustrem jest nieskończona ilość alternatywnych linii życia. To jest jak bank. Bank nieskończonej ilości cierpienia. Od 200 w dół, od kalibracji 200 w dół masz narastającą ilość, coraz większą ilość cierpienia. Czerpałeś tutaj pełnymi garściami z tego banku. Czerpałeś, bo byłeś przygotowany, zaprogramowany przez systemy do życia tylko w tej przestrzeni. Postrzegania poprzez umysł i zmysły, które widzą tylko odrobinkę. Umysł widzi, te oczy widzą tylko jedną, może milionową wszechrzeczy, tak? Więc nauczymy się tutaj postrzegać, ale poprzez odczucia, które widzą wszystko, a nie poprzez zmysły, nie poprzez wzrok, słuch, węch, dotyk i te logiczne regułki, które były nam wpojone. Dwa banki, które są dostępne dla Ciebie. Login z tego banku, z którego nie chcesz już czerpać, a czerpałeś pełnymi garściami w tym starym świecie. Login to jest postrzeganie dualne, postrzeganie w oddzieleniu i utożsamianie się z jakąś wąską koncepcją dualną. A hasło to jest komunikacja emocjonalna. Żal wysyłana z siebie. Żal, złość, pretensja, nienawiść, niezadowolenie, żądanie, żeby to on, ona, ono, oni się zmienili. Uświadom tylko to sobie i nie loguj się do tego banku. Masz prawo się wylogować, czyli wycofać swoją uwagę, nie wchodzić już dalej w emocje, wycofać swoją uwagę i przelogować się do innego banku. Od 200 w górę jest bank, to jest inny świat, to jest bank dostatku, narastającego dostatku, narastających jakości, coraz lepszych jakości życia. Tutaj logujesz się i czerpiesz pełnymi garściami poprzez postrzeganie jednorodne, tak, już nie dualne, a jednorodne i poprzez komunikowanie się, ale nie ze złością, nie z żalem, nie z pretensją, nie z walką, tylko komunikowanie się poprzez szacunek wysyłany do wszystkich. Bo wiesz, że wszystko jest lustrem i cokolwiek wyślesz do lustra, to do ciebie wróci. Ale nie oczekuj, że ty wyślesz do tej istoty w lustrze i wróci ci od tej osoby, bo właśnie to oczekiwanie jest błędne. Wróci z drugiej strony. Ty wysyłaj bez splątania, bez oczekiwania zwrotu od tej osoby, którą obdarowujesz. Obdarowuj wszystko i wszystkich. Czyli czytaj wszystkie części siebie. Obdarowuj czym? Obdarowuj szacunkiem, bo czymkolwiek obdarujesz, to zawsze do ciebie wróci. Dotychczas obdarowywałeś w nieświadomości niezadowoleniem albo żądaniem, żeby on, ona się zmienili. A teraz obdaruj akceptacją, że mają prawo się nie zmienić. Jak chcą pić, proszę bardzo, niech piją. To jest tylko iluzja, która ciebie egzaminuje. Nie przywiązuj wagi do tego, żeby to oni się zmienili. Ty zdejmij wagę, nie oczekuj, zaakceptuj, że mają prawo się nie zmienić, mają prawo pić, palić, łajdaczyć się, oszukiwać. Ty się lepiej poczujesz poprzez akceptację i zdjęcie oczekiwania i w tym momencie zarejestrujesz lepsze samopoczucie. Tu się źle czułeś, a przy lepszym samopoczuciu, gdzie nie robisz nikomu krzywdy, ty tylko akceptujesz. Bo kiedyś w starym świecie może przez chwilę się lepiej poczułeś, jak wygrałeś z kimś w potyczce słownej czy fizycznej, tak? Ale suma summarum zawsze się traci energię. A tutaj się lepiej poczujesz poprzez obdarowywanie. Czynisz sobie raj na ziemi, znając zasadę jednorodności i lustra, poprzez obdarowywanie innych części ciebie czymś, co chciałbyś, aby do ciebie wróciło. I tak jest. Wszystko jest lustrem i czymkolwiek obdarujesz, to do ciebie wraca. Więc jest ta rzeczywistość wielowariantowa za lustrem i ta rzeczywistość holograficzna wokół ciebie ma geometrię fraktalną. To jest taka geometria, że cząstka mikro jest taka sama jak makro i ta midi.
Mikro, midi, makro. Jak na dole, tak na górze. Tak? I teraz chodzi o to, że stary świat, my chcieliśmy zmieniać w starym świecie świat makro. Chcieliśmy kogoś uszczęśliwiać, całe narody uszczęśliwiać. Tak? A jest taka zasada, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Ty w pierwszej kolejności pracuj w tu i teraz nad swoim mikrofraktalem i czyniąc sobie raj na ziemi, ale nie poprzez raj na ziemi starymi metodami, to garnięcie do siebie, tak? A raj na ziemi nowymi metodami to poprzez obdarowywanie innych części siebie, wysyłanie do lustra, czyli czytaj do wszystkich, do wszystkiego, obdarowywanie innych części siebie tym, co chcemy, aby do nas wróciło. Więc tworzymy sobie raj na ziemi w mikrofraktalu. Więc praca jest do wykonania tutaj i teraz. Więc nie wychodzimy w przeszłość, umysł będzie chciał nas wyciągać w przeszłość albo w przyszłość i albo w przeszłość, żeby przeżywać traumatyczne zdarzenia z przeszłości, 1 września, 17 września, 11 września, rzeź wołyńska, powstanie warszawskie, katastrofa smoleńska, jakieś tam inne rzeczy, żebyś był w tym i w emocjach, a co było, to było. Jak chcesz płakać nad rozlanym mlekiem, masz prawo wyboru, tylko wiedz, że płacząc nad rozlanym mlekiem wracasz tu, do nocnika. A ciesząc się w tu i teraz, tak, i nie wychodząc poza tu i teraz, jesteś w mocy. Jedyna chwila mocy twoja to jest bycie w tu i teraz. Bez wracania w przeszłość i bez wybiegania w przyszłość. System specjalizuje się poprzez media we wkręcaniu ciebie w przeszłość albo w sianiu tak zwanych strachów na lachów, że coś ci zagraża. Strachy, że będzie trzecia wojna światowa, że będzie drożyzna, susza stulecia, jesienią straszyli zimą stulecia, wirusem kaczej grypy, kociej grypy, psiej grypy, gęsiej grypy, górnego Nilu, środkowego Nilu, dolnego Nilu. Zawsze system czymś straszy, bo jego zadaniem jest straszyć, doić z ciebie energię, dopóki się obudzisz. Ty już wiesz, że system jest częścią ciebie i krzywdę sobie zrobisz, jak będziesz z nim walczył. Krzywdę sobie zrobisz, jak będziesz z nim pogardzał. Krzywdę sobie zrobisz, jak będziesz przed nim uciekał. Ty go uznaj, uszanuj, zaakceptuj, że ma być z tymi swoimi funkcjami dojenia i dostarczania cierpienia dla tych osób, które jeszcze się nie obudziły, bo to poprzez cierpienie jest tutaj w tej częstotliwości obudzenie. Więc on niech sobie będzie. Tak? Ty nie będziesz już go zasilał, się z nim łączył, tak? Bo ty już wycofasz uwagę z walki, ucieczki, z jakiejkolwiek konfrontacji. Ty go uznasz, uszanujesz i on będzie tobie służył. Od tego momentu będzie ci służył i sprzyjał, tak jak wszystko. Zmieniasz postrzeganie. Tutaj tobie wszystko zagrażało i wszyscy, a tutaj wszystko tobie służy i wszystko tobie sprzyja. Zmień tylko program w głowie, tak, z ustawień tych wirusowych, że wszystko ci zagraża, na program wszystko ci służy i wszystko ci sprzyja. Że życie jest piękne, lekkie i cudowne. I to w formie radości, akceptunku, akceptacji, szacunku i wdzięczności wysyłaj do lustra, tym promieniuj, a to lustro nie ma innego wyjścia, jak tylko musi ci odesłać to, co do lustra wysłałeś. Poznaj mechanikę tego lustra i po prostu wykorzystuj te zasady i czyń sobie tutaj raj na ziemi. I wiedz, że nikt tobie tego raju nie uczyni. Pojawią się ludzie, którzy powiedzą, my ciebie tam zaprowadzimy. Weź tylko czytaj naszą książkę, grubą księgę i bierz udział w naszych rytuałach. Bierz udział, a my ciebie tam zaprowadzimy po śmierci. Teraz co prawda cierp, tak? Ale kiedyś będziesz miał raj na ziemi. Nie. Tu i teraz raj na ziemi i nikt ciebie tam nie zaprowadzi, tylko ty sam możesz tam dojść. Jeśli ktoś ci powie, że ciebie tam zaprowadzi, to odwróć się, wycofaj swoją uwagę i idź za swoim czuciem. Za chwilę, jak to czucie włączyć poprzez połączenie z twoim źródłem, za chwilę do tego wrócimy. Więc tak, nie uszczęśliwiamy świata na zewnątrz, tak? Bo są pewne koncepcje uszczęśliwiania świata na zewnątrz. Chodzi o to, żeby totalnie wycofać swoją uwagę, nie interesować się tym, co na zewnątrz. Nie interesować się tym, co na Wiejskiej w Warszawie, tym, co w Waszyngtonie, tym, co w Brukseli, tym, co na froncie wschodnim na Ukrainie. Jak chcesz być w nocniku, to się interesuj i emocjonuj się tym. Tak? Natomiast ja zachęcam do tego świata, a tu jest
żeby być w tym świecie, trzeba wycofać uwagę ze świata zewnętrznego, zrobić porządek w swoim mikroholograme, który ciebie trzyma jeszcze ze starym światem, skomunikować się w specyficzny sposób z tymi, którzy są na kontraktach na dostawę tobie pewnych zjawisk, które sam komuś kiedyś uczyniłeś w poprzednim życiu, teraz oni ci to przynoszą, uznaj to jako swoje i zapłać wdzięcznością tym, którzy ci przynoszą, a zachowują się tak, że dotychczas trudno ich było pokochać, trudno ich było uszanować. Bo jeśli sam byłeś złodziejem, komuś coś ukradłeś, to teraz przyszedł do ciebie złodziej i przyniósł ci coś, co jest twoje. I w momencie, gdy my skomunikujemy się prawidłowo, przyjmiemy swoje własne plony. Co prawda tu się pojawi emocja na naszej skórze, gdy on przyjdzie i odegra swoją rolę i poczyni nam szkodę, tak? Tak zwaną szkodę dla umysłu. Ale w momencie, gdy ty zamkniesz ten kontrakt, zapłacisz wdzięcznością temu człowiekowi, który przyniósł ci twoje plony, zapłacisz mu szacunkiem, bo on jest częścią ciebie z lustrem, więc możesz pogardą, ale wróci do ciebie pomnożone. Ja sugeruję zapłacić wdzięcznością, zapłacić szacunkiem, zaakceptować, że ma prawo się nie zmieniać, może nadal kraść, może nadal pić, może nadal palić, narkotyzować się czy łajdaczyć i obdarowywać go cały czas bezwarunkową miłością, jak brata, jak siostrę. Tak? W tym momencie, gdy akceptujemy nawet jakąś stratę, dostaniesz wielokrotnie większą rekompensatę z drugiej strony. Z pola dostajesz na tej innej częstotliwości, bo coś, co ciebie bolało na tej częstotliwości, ty przeskakujesz na tą częstotliwość. I tutaj zaczyna ci się coraz lepiej darzyć. Dostaniesz wielokrotnie większą rekompensatę niż to, co utraciłeś na tej częstotliwości. Więc rzeczywistość jest fraktalna, geometria jest fraktalna. Robimy porządek w mikrofraktalu, holograficznym mikro, w twoim mikroświecie, ze swoimi mistrzami, nauczycielami, z twoim mężem albo żoną, partnerem albo partnerką, rodzicami, teściami, kolegami z pracy, szefem albo kierownikiem. Tu robisz porządek w swoim mikroholograme, a cały świat się zmienia. Bo twoja przetarta ścieżka wnosi do pola morfogenetycznego wysoką częstotliwość, alchemiczną częstotliwość, bo ty już nie emanujesz złością, żalem, pretensją, czyli bo stransformowałeś to w sobie poprzez świadomość, że to jest twoje. Wszystko jest częścią ciebie, ktoś ci przynosi, ten ktoś jest częścią ciebie, przynosi ci twoje. Ty mu płacisz, ty zamykasz kontrakt, wibrujesz wysoko, wysyłasz to do pola i oddziaływujesz na wszystkich i wszystkim nagle jest lepiej i łatwiej się budzić. Więc tak, uszczęśliwiamy świat, ale nie wprost. Jak chcemy uszczęśliwiać świat wprost, to naszymi dobrymi chęciami piekło jest brukowane. Ale jak robimy, uszczęśliwiamy najpierw siebie w takim zdrowym egocentryzmie, gdzie ty jesteś najważniejszy, bo jesteś jedyny prawdziwy w swoim hologramie, a wszystko jest iluzją, która ciebie egzaminuje, tak? To jak ty zrobisz sobie raj na ziemi, to ty współtworzysz, rzutujesz na cały świat po prostu i pomagasz innym. Więc tak, teraz dalej z tematem. Wokół ciebie jest pole, które składa się z cząstek elementarnych. Proszę o ciszę. Halo, panowie. Cząstki elementarne w polu to fizyki, trochę fizyki kwantowej. Cząstki elementarne w polu są jak dżiny. Mówią tak, jest mój panie. Cząstki elementarne w polu zachowują się zgodnie z twoim przeważającym przekonaniem albo zamiarem, albo intencją. Ty jesteś obserwatorem pewnej interaktywnej gry, tak jakbyś miał nałożone okulary VR. Ale okulary VR to jest iluzja w iluzji. A zdjęcie okularów VR to jest życie w iluzji. Jesteś w iluzji pewnej. Jak założysz okulary, to doświadczysz czegoś i zrozumiesz może łatwiej tą grę. Natomiast jesteś w pewnej iluzorycznej, interaktywnej grze, gdzie od zależności od twoich przeważających myśli i przekonań obserwujesz daną jakość życia, jesteś obserwatorem i tam, gdzie twoja uwaga, i teraz uwaga, ta twoja uwaga jest najsilniejszym narzędziem do kierowania twoją energią. Nikt ci o tym nie powiedział, to była największa tajemnica. Twoja uwaga jest twoim najsilniejszym narzędziem do kreowania sobie piekła na ziemi albo raju na ziemi. Nikt ci o tym nie mówił, żebyś zasilał systemy egregoryczne. Natomiast gdy już teraz wiesz, że tam, gdzie twoja uwaga, tam twoja moc kreacji. Ty masz moc kreacji. Moc, co znaczy moc kreacji? Moc
poprzez uwagę ściągania z funkcji falowej do funkcji korpuskularnej, do funkcji materialnej, do świata materialnego, przedmiotu obserwacji. Poprzez uwagę ty ściągasz z przestrzeni nieograniczonych możliwości przedmiot twojej obserwacji. I teraz pytanie, gdzie kierujesz uwagę? Czy interesujesz się tym, co jest tam, w telewizji, o czym mówią, co się dzieje w Brukseli, albo na Wiejskiej, albo w Pentagonie, albo w Moskwie, albo na froncie wschodnim? Jeśli przedmiotem twojej obserwacji jest sytuacja na froncie wschodnim, czyli walka, konfrontacja, jeśli w momencie twojej obserwacji pojawia się emocja, czyli niezadowolenie, złość do kogo? Do Putina albo do Zełenskiego, nieważne do kogo, ale gdy się pojawia emocja od 200 w dół, strach, żal, pretensja, nienawiść, to przedmiot obserwacji przechodzi do twojego mikrofraktala i przejawia się w jakości życia. Czyli gdy obserwowałeś walkę, wojnę, to będziesz miał wojnę. Wojnę z mężem, żoną, teściem, teściową, sąsiadem, dziećmi, dziadkami albo nie wiem kim, a może jakiś konflikt w miejscu pracy. Więc bądź odpowiedzialny tam, gdzie twoja uwaga i gdy się pojawiają emocje, ty zaczynasz ściągać do swojego życia to, czego nie chcesz. Ale tam, gdzie twoja uwaga i uczucia, zaczynasz ściągać do swojego życia to, co chcesz. Więc za uwagą obserwatora podąża jego energia, jego moc kreacji, czyli wiesz, że masz moc kreacji i masz uwagę. I tam, gdzie twoja uwaga i moc kreacji, to namnaża w twoim polu obserwacji przedmiot obserwacji. W polu obserwacji tymi zmysłami ty już masz albo raj na ziemi, albo piekło na ziemi. W zależności od tego, gdzie się karmisz. Czy w telewizorze, czy na łące. Tak? Czy zachwycasz się tym, co na łączce, czy denerwujesz się tym, co w telewizorze. Teraz dalej. Ty jako źródło podzieliłeś się na wszystko, co jest wokół ciebie. Ty jako źródło podzieliłeś się i na białe, i na czarne. Ty jako źródło podzieliłeś się na istoty ludzkie, rośliny i zwierzęta i minerały. I ty jako źródło podzieliłeś się na tą ciemną stronę. Ta ciemna strona to też te systemy egregoryczne. To także jesteś ty. To powołałeś je. Podzieliłeś się dla doświadczeń z interakcji między sobą. Bo źródło jako jedno nie miało interakcji, bo to był monolit. Dopiero w momencie podziału zaczęło wchodzić w jakieś interakcje między sobą i zaczęły płynąć doświadczenia z interakcji. Tak? A ty uświadom tu sobie w tym entym oddzieleniu, że jesteś częścią źródła. W pewnym splątaniu, w wyniku pewnych interakcji nieświadomych, tak? W pewnym splątaniu, tobie czas zakończyć te splątania. Splątania są z innymi ludźmi i splątania są z egregorami, systemami dojącymi energię, który powołałeś dla dojenia energii, dla pewnych rytuałów, żeby w nie wejść, wdepnąć, doświadczyć pewnych ograniczeń z tych rytuałów, tak? A teraz, żeby świadomie wyjść. Ale nie da się wyjść ze splątań z egregorami poprzez walkę z nimi. Nie da się wyjść w tej częstotliwości, nie da się wyjść z dojenia energii. Tylko, bo nie poprzez walkę, nie ucieczkę, nie poprzez pogardę. Nie poprzez krytykę i okazywanie niezadowolenia, tylko poprzez uznanie, że to jest część ciebie. Powołałeś systemy egregoryczne, które nie mają mocy kreacji, ale chcą żyć. Chcą mocy kreacji, chcą energii. Żywią się tylko emocjami. Emocje to stany od 200 w dół. Żal, złość, pretensja, nienawiść. Będą żyły wtedy, gdy ty będziesz cierpiał. Tak? Nie mają mocy kreacji, ale będą miały twoją moc kreacji w momencie, gdy przejmą twoją uwagę i wprowadzą ciebie w stany emocjonalne od 200 w dół. Mają media, mają polityków, mają reporterów, mają celebrytów, mają artystów, mają sportowców, tak? I tworzą różne fejki, tak? Czy tam jakieś nieprawdziwe zdarzenia, albo akcje fałszywej flagi po to, żeby podburzyć jak największe masy ludzkie przeciwko drugim masom ludzkim. Na przykład pewne zdarzenie w Nowym Jorku z tymi wieżowcami to miało wydoić energię z 2 miliardów chrześcijan zaatakowanych przez miliardy, symbolicznie zaatakowanych przez miliardy ludzi wyznania islamskiego, a tych islamistów wydoić z energii, bo pokazać im zagrożenie ze strony świata
chrześcijańskiego, który zaczyna przeprowadzać krucjaty na kraje Afganistan, Irak, próba na Iran, na Libię, na Algierię, na Egipt, tak, to żeby jedni czuli się w zagrożeniu i drudzy, i żeby byli w antagonizmach. I nagle są dojone 4 miliardy ludzi. To jest ogromna ilość energii, tak, której te systemy potrzebowały. Więc tak, to ty stworzyłeś te systemy, są częścią ciebie, wyjdziesz z gry, ze splątania i zdojenia, gdy je uznasz jako część siebie, przestaniesz być dojony w momencie, gdy przestaniesz z nimi walczyć, gdy przestaniesz je krytykować, żądać, żeby to politycy się zmienili, żądać, żeby to kapłani się zmienili, żeby to urzędnicy się zmienili. Nie żądaj i nie oczekuj. Uznaj jako część siebie, uśmiechnij się, okaż wdzięczność za dotychczasowe doświadczenie. Okaż wdzięczność za wszystko, co dotychczas doświadczyłeś i zostałeś wydojony z energii, że wprowadzono ciebie w stany emocjonalne i zamykasz kontrakt. I w tym momencie ty przechodzisz do takiego świata, gdzie to ci służy. System także ci będzie służył, tak? Ale z nim nie walcz, nie pogardza, nie pogardzaj nim, nie uciekaj przed nim, nie żądaj, żeby się zmienił, tak? Jesteś wszystkim i wszystko jest tobą. I teraz tak, jesteś ty jako obserwator rzeczywistości. Masz dwa rodzaje zmysłów. Zmysły zewnętrzne, te oczy, uszy, węch, smak, dotyk, to są tylko rejestratory rzeczywistości odbitej od lustra. Ty już wiesz, że nie walcz, że nie ma sensu walczyć, bo i żądać z tym, co widzą, że zmiany na to, co widzą twoje oczy. Nie żądaj zmiany, nie walcz, nie uciekaj, tak? Bo inaczej walcząc zapętlisz się w tej częstotliwości, a ty masz wyjść do tej przestrzeni. Więc tak, rzeczywistość jest ta od ciebie do lustra, którą to projektujesz swoim wewnętrznym wzrokiem. Nikt ci o tym nie powiedział. Masz zmysły jeszcze wewnętrzne. Wewnętrzny wzrok, wewnętrzny słuch, wewnętrzny dotyk, wewnętrzny smak i jeszcze coś wewnętrzne, nie pamiętam. Węch wewnętrzny, tak? I ty z wykorzystaniem tych zmysłów, o których nie wiedziałeś, troszeczkę wykorzystywałeś je, ale do czego? Do kreowania tego, czego nie chciałeś. Bo będąc w tu i teraz, system ciebie podpuścił, żeby przypomnieć, że było coś takiego jak wojna, druga wojna światowa. I gdy ty wróciłeś myślami do tamtych chwil i wzrokiem do tamtej sytuacji, ci co żyli, tak, i słuchem do tych rzeczy, do tych bomb czy wystrzałów, wewnętrznym słuchem, tak, i wygenerowało to te obrazy i te pomiary wzrokiem, słuchem, węchem, dotykiem, wygenerowały u ciebie cierpienie, złość do Niemców, tak, niezadowolenie czy jakiś strach, to ty wykreowałeś na nowo w tu i teraz cierpienie dla siebie. Ty kreowałeś po mistrzowsku to, czego nie chciałeś, wykorzystując wewnętrzne zmysły. Przypomnij sobie, ile razy, będąc w ciszy, przypominałeś sobie, jak ktoś kiedyś ciebie skrzywdził słowem lub uczynkiem i widziałeś to wewnętrznym wzrokiem, słyszałeś to, co mówił wewnętrznym słuchem, tak? Czułeś ten strach na swoim ciele ponownie, to było, minęło, to było rozlane mleko, ale ty wracałeś do tego zaprogramowany, pojawiała się emocja i znów przedmiot twojej obserwacji wrócił i przejawił się znów w twoim życiu, czyli wykreowałeś to nieświadomie, czego nie chciałeś. I tak cały czas kreowaliśmy, a od tego momentu świadomie już teraz nie kreujemy, nie walczymy z tym, co widzą twoje oczy, wewnętrznymi zmysłami, my będziemy jeszcze dzisiaj trochę z nimi pracować, wewnętrznymi zmysłami nie kreujemy to, czego nie chcemy, tylko z wykorzystaniem wewnętrznych zmysłów pozamykamy sobie kontrakty, tak? I przejdziecie tutaj. To będą pewne metody, które są sprzedawane na pewnych szkoleniach przez inne osoby, jak tutaj, będąc w nocniku, przyciągnąć sobie skórę, furę, komórę, tak? Dużo pieniędzy przyciągnąć, czy przyciągnąć miłość, ale nadal będąc w nocniku. I dostajecie za duże pieniądze dyplom z hologramem ukończenia tego kursu. I to troszeczkę działa, ale ja mówię o pewnej częstotliwości, którą żebyście mieli w sobie pewną częstotliwość, którą będziecie emanować do lustra i żeby wszystko, co na dany moment tobie jest potrzebne, bo nie jest tobie potrzebny tir z pieniędzmi, tylko tyle, ile jest tobie potrzebne, czyli żebyś miał dostatnie życie, a nie
w ego, przez ego w nadmiarze mieć, na pokaz, tak? To jest kreacja z tamtego świata. Tu wykorzystamy te same narzędzia, wewnętrzne zmysły, intencje i rejestrację przy pomocy zmysłów pewnych obserwacji i zakotwiczenie każdej obserwacji pewnym uczuciem. Zaraz sobie o tym popracujemy, ale po to, żebyś się pouwalniał. Jak się pouwalniasz, to wykorzystując te same zasady, ty zaczniesz sobie kreować cudowne życie. Więc tak, rzeczywistość jest ta, którą wysyłamy do lustra i ta odbita od lustra. Teraz już wiemy, dotychczas nam się to wszystko mieszało, więc są dwa ekrany. Ekran wewnętrzny i ekran zewnętrzny, który obserwujemy tymi zmysłami. Za lustrem jest nieskończona ilość alternatyw. Uczucia to jest taki stan w naszym świecie fizycznym, który powoduje, że mamy coraz więcej energii. Jeśli i zyskujemy tej energii w ten sposób więcej, jeśli wysyłamy do lustra szacunek, to wraca do nas więcej szacunku. Jeśli wysyłamy akceptację, wraca do nas więcej akceptacji od otoczenia. Wysyłamy miłość, wraca więcej miłości. Wysyłamy wdzięczność, wraca więcej wdzięczności. I rośniemy. Emocje to są takie stany w nas od 200 w dół, które powodują, że my tracimy energię. Każda złość, czyli poprzez postrzeganie dualne, każda złość, każde niezadowolenie, tracimy energię i przeskakujemy na linię życia, gdzie mamy jeszcze mniej energii. Każdym uczuciem, bo my jesteśmy surferami na falach, to są wszystko funkcji falowej, fale różnej jakości naszego życia. Te nocnikowe albo te rajskie. My jesteśmy surferami. Z każdym zadowoleniem wysłanym do lustra jesteśmy tu. Z każdym włączeniem telewizora i obejrzeniem wiadomości telewizyjnych skaczemy do nocnika, bo jesteśmy w strachu albo w niezadowoleniu, że jacyś terroryści, jakaś kometa, jakiś wirus, jakiś zima stulecia straszone, albo wiosna stulecia, albo susza stulecia, albo drogi prąd, drogi gaz, tak? Więc skaczemy, non-stop przeskakujemy z raju do nocnika. Chodzi o to, żeby świadomie wyjść z raju poprzez wycofanie uwagi, przejść do tej przestrzeni poprzez transmutowanie każdej emocji w sobie w uczucie, każdej zamiany emocji ołowiu w światło i obdarowywanie tym światłem wszystkiego i wszystkich. Pod jakim warunkiem? Bez żadnego warunku. Pijaków też, bo to jest twoja część ciebie. Jeśli u ciebie się pojawia pijak, to znaczy, że jest u ciebie niepokochane zjawisko pijaństwa. I w momencie, gdy obdarujesz go szacunkiem, akceptacją i miłością, kontrakt znika i się kończy. W momencie, gdy okazujesz niezadowolenie i żądanie, żeby on się zmienił, kontrakt jest zasilany i wraca, i wraca, i wraca. Czas pozakańczać swoje kontrakty. Karma to jest odbicie od lustra. Odbicie od lustra. Co zasiałeś, to zbierasz. Tak? Co naważyłeś, to trzeba wypić. Jak pościeliłeś, tak sobie śpisz. I chodzi o to, żeby przyjąć z pokorą wszystko, co ciebie spotyka, jest twoje. Nie ma przypadku. Jeśli powiesz, to jest ich wina, wracasz do nocnika, bo jesteś nieświadomy w tym momencie. Jeśli powiesz, że to jest jego wina, że to jest jej wina, to jest ich wina i że oni mają się zmieniać, to jesteś w przestrzeni nocnika. Uświadom sobie, że wszystko jest tobą, wszystko jest twoje. Nie żądaj, żeby oni się zmienili, tylko ty wypuszczaj inne częstotliwości z siebie. Wypuszczając na to, co widzisz, wypuszczając szacunek, akceptację, wdzięczność, radość, miłość, przenosisz się do tego świata i tutaj, tu się zapętli, w tej grze. Czyń sobie raj na ziemi, a w pewnym momencie odejdziesz i w ogóle. Nawet tu nie trzeba będzie wracać, ale chodzi o to, że z tej gry nie da się wyjść inaczej, jak tylko w tej częstotliwości wyjść z tego zapętlenia, zakończyć kontrakty, przejść w taką grę, w taką zabawę i z tej zabawy dopiero sobie wyjść poza tą tak zwaną pułapkę inkarnacyjną. Więc co decyduje o naszych splątaniach? Nasza uwaga i emocje, ściągamy to, czego nie chcemy. Przestrzeni nocnika i to nam się przydarza w przestrzeni korpuskularnej czy też przejawionej. A nasza uwaga i uczucia na to, co te widzą twoje oczy, choćby świat walił się na twoich oczach, jak wejdziesz w strach, masz piekło na ziemi. Jak wejdziesz
wywalenie, wyluzowanie, w szacunek do tego, że iluzja ciebie egzaminuje i coś ci pokazuje, ale ty nie wygenerujesz w siebie emocji, z siebie emocji, nie wyślesz emocji, ty jesteś tutaj. Chodzi o to, żeby na to, co widzą twoje oczy, pozostać tu w tej częstotliwości. Jesteś w oku cyklonu, ale jak chcesz, wróć do cyklonu. Żądaj, żeby on się zmienił, oni się zmienili, walcz, uciekaj, krytykuj, pogardzaj, jesteś w cyklonie i zamiata tobą cyklon, tak? A możesz być wokół cyklonu. Tylko poprzez zmianę częstotliwości przechodzisz z cyklonu do oka cyklonu. Poprzez zmianę postrzegania i zmianę komunikacji. Zapraszam tutaj. Poprzez uwagę i uczucia jesteś w całkiem innym świecie. I teraz tak, na koniec. Jesteś w 100% własnej kreacji. 100% jesteś twórcą swojej własnej rzeczywistości. Ta rzeczywistość nocnikowa, gdzie były te splątania, może jeszcze są, ty wyplączesz się poprzez odbudowanie siebie energetycznie. W dalszej części porozmawiamy o tym, jak wycofując uwagę z pewnych przestrzeni, o których już mówiłem, ale jeszcze sobie rozłożymy na czynniki pierwsze, odbudujesz się energetycznie. To jeszcze nie znaczy, że przejdziesz tu, bo między tym światem, a tym światem jest tutaj granica, odwaga w zastosowaniu pewnego postrzegania i komunikacji. W konfrontacji to nie jest dobre słowo, tylko w skomunikowaniu się z tymi ludźmi, którzy są dla ciebie mistrzami, nauczycielami, egzaminatorami. To jest twój mąż, twoja żona, twój teść, twoja teściowa, partner, partnerka, szef pracy, albo sąsiad, albo kierownik w pracy. To są ludzie, którzy trzymają cię jeszcze na kontraktach dostawy tego, co jest twoje, oni ci przynoszą. Dopóki walczyłeś, uciekałeś, to podtrzymywałeś kontrakty. Ty potrzebujesz energii do skomunikowania się. Tą energię uzyskasz, gdy wycofasz swoją uwagę z pewnych przestrzeni. Więc cel dzisiejszego spotkania – uświadomić sobie, kim ty jesteś, że jesteś wszystkim. Że jesteś najwyższą istotą, jesteś źródłem, które podzieliło się dla doświadczeń na siebie i inne części siebie. Wszystko to jesteś ty. Wszystko to jesteś ty z lustrem, więc każdy ci pokazuje coś, co jest już ukochane przez ciebie w tym świecie. A w tym świecie, gdzie są jeszcze otwarte kontrakty, przychodzą i mówią tobie, co jest jeszcze nieukochane. I proszą ciebie o co? O miłość, o szacunek i o wdzięczność. Kto przychodzi i o to prosi? Ten, co ciebie najbardziej wkurza. Czyli kto? No ten, który w twoim życiu odgrywa rolę pijaka, łajdaka, może złodzieja, może oszusta. Ten, co ciebie wkurza, on przynosi ci coś, co jest twoje i prosi ciebie o miłość. W taki sposób, okradając mnie? No tak, bo przynosi ci coś, co jest twoje. On najlepiej, jak potrafi, przynosi ci twoje plony, które sam kiedyś zasiałeś w tym albo w poprzednim życiu. Prosi o zapłatę, czyli o wdzięczność. Najlepiej, jak potrafi, wykonuje swoją pracę. Zakończ kontrakt, ale możesz nim pogardzać, walczyć, uciekać, krytykować, żądać, żeby się zmienił. Wtedy zasilasz kontrakt, bo nie przyjmujesz swoich plonów. Nawet jeśli go zastrzelisz, plony, to kontrakt jest cedowany na drugiego dostawcę plonów. Nawet jak uciekniesz na drugi koniec świata, do Ameryki czy do Afryki, to kontrakt jest cedowany na dostawcę plonów tam. Nie da się przed tym uciec. Nawet jak zmienisz częstotliwość, bo dokonasz dezercji z tej częstotliwości poprzez tak zwane samobójstwo, kontrakt będzie kontynuowany. Nie da się przed tym uciec, a ten program, ten kontrakt możesz rozwiązać tu i teraz poprzez świadome postrzeganie i skomunikowanie się z dostawcą twoich własnych plonów i zamkniesz kontrakt, komunikując się tak, jak będzie w ostatniej, czwartej części. Więc wychodzimy z tego zapętlenia, przechodzimy do, czyli zmieniamy film, który obserwujemy. Tu były tragedie, tu były straty, cierpienia, porzucenia, wyśmiania, pogardy. Walcząc, to wznawiałeś to wszystko. Przechodzimy do filmu, który się nazywa Bajka, Raj na ziemi, cudowne życie, wszystko mi służy, wszystko mi sprzyja, życie jest piękne, ludzie są cudowni, żyję w dostatku, miłości, szacunku i wdzięczności, tak? Pożyj sobie tutaj, przenieś się stąd, tu pożyj, a potem zmienisz jeszcze planszę na inną. 100% odpowiedzialność za wszystko, co jest twoje. I jeszcze na koniec. Każdy z nas tworzy swój własny świat. Zobaczcie, każdy z nas taką postawą, takim przekonaniem, że wszystko mi zagraża,
tworzy sobie piekło na ziemi i rzutuje na świadomość zbiorową, na jakość, wpływa na jakość innych ludzi. Więc to jest człowiek, który ogląda telewizor, jest w systemach religijnych, politycznych, wkręca się we wszystko, gotuje się w emocjach, tak? Ma słabe zdrowie, słabą jakość życia, nie, ludzie nie chcą z nim przebywać, bo jest taką gorącą głową, żyje w brakach. Tak? Natomiast i tak żyje każdy, co ma telewizor, ogląda telewizję i pasjonuje się tym, co jest w telewizji, wchodzi w emocje. Tak? Natomiast zachęcam do tego, żebyś wycofał swoją uwagę, zmienił postrzeganie na wszystko ci służy, wszystko ci sprzyja. Życie jest piękne, ludzie są cudowni, życie jest przepiękne. Tak? Tworzysz sobie raj na ziemi, oko cyklonu, chociaż tutaj jest cyklon i ten człowiek cierpi, ale ty masz prawo mieszkać obok po sąsiedzku, ty masz prawo być w swoim raju na ziemi. Możecie siedzieć obok siebie w tramwaju, w autobusie albo w pociągu. Jeden ma piekło, a drugi ma raj. Tylko zależy od tego, jak postrzegają rzeczywistość. Natomiast według badań Hawkinsa, i ja tak czuję, że to one są prawidłowe, że jeden człowiek obudzony wnosi bardzo dużo poprzez pole morfogenetycznego do świadomości zbiorowej, bardzo dużo, dużo więcej niż człowiek nieświadomy, śpiący. Zakładając, że prawdziwe jest to wyliczenie Hawkinsa, że jeden obudzony, który utrzymuje ten stan i w nic się nie wkręca, choćby świat walił się nad jego oczach, a on ma wywalone, wyluzowane i cieszy się życiem, to jeden taki obudzony niweluje oddziaływanie 750 tysięcy osób, czyli jeden obudzony na całą Łódź, niweluje całą Łódź, a dwóch na całą Warszawę i okolice, to zobaczcie, niewiele osób jest potrzeba, żeby lawinowo wszystko się zmieniło. I to jest tylko kwestia czasu, bo budzą się powoli ludzie, bo odbywają się pewne wydarzenia w całej Polsce na zasadzie kropla drąży skałę, kap, kap, kap. Powtarzane są pewne zasady i tłumaczone i coraz więcej osób przechodzi z tego świata dualnego, z postrzegania dualnego i skomunikowania się emocjami, przechodzi do tego świata i zobaczcie na filmach, jak wiele osób pisze, że działa i że ich jakość życia się poprawiła. Oni robią to dla siebie, dla swojego lepszej jakości życia, lepszego samopoczucia, ale oni bardzo mocno rzutują poprzez pole morfogenetyczne na wszystkich. Więc wszystkim ogólnie jest łatwiej. Jak ktoś chce mieć na siłę piekło na ziemi, to oczywiście będzie je miał. Ale ogólnie jak ktoś się będzie otwierał, to będzie im się łatwiej otwierać, budzić się i wchodzić na tą ścieżkę. Więc my wprost nie uszczęśliwiamy świata, czynimy sobie raj na ziemi poprzez zamykanie kontraktów w swoim mikrofraktalu. Wycofujemy uwagę z tego, co w tych innych krajach, tylko koncentrujemy się na swoim poletku, swoim rodzinnym domu, swoim miejscu pracy, swoim sąsiedztwie, swojej grupie przyjaciół i tutaj robimy porządki poprzez specyficzną komunikację. To tyle w tej drugiej części. Jestem wdzięczny za uwagę.